Witamy. Dzisiaj mamy Gwint TEIN Street Basis do Nissana 370Z. Kurczę, ten. Ok. Dobra, to może pierw wyjmiemy sobie osłony. Oni często, gęsto właśnie dają osłony osobno, więc to gdzieś tam później upchniemy. Auto ma z tyłu osobno amortyzator, osobno sprężynę, więc taka też będzie konstrukcja gwintu tego. Myślałem, że coś tam. Ok, więc mamy amortyzator na tył osobno. I do tego, oj, odboje lecą, znaczy osłony lecą. I do tego sprężyna, plus podkładki są do sprężyny, zapewne. W każdym razie postawimy ją tak i przy drugiej sobie zobaczymy jeszcze regulację. O, tu jest regulacja. Dobra. Kawał regulacji ogólnie, cofniemy się z tą sprężyną. O, także regulacja prawdopodobnie od góry idzie, ale tu już w instrukcji będzie kawał regulacji. No i druga regulacja na drugi tył. Dalej mamy właśnie plus papierki, plus klucze i przedni amortyzator ze sprężyną. Tu już mamy normalną kolumnę. Jako że to jest Street Basis, to mamy gwintowaną nakładkę. Nie mamy regulacji odbicia. Jest to wersja podstawowa gwintu Teina. Drugi amorek przód ze sprężyną. No i został nam sprężyna na tył, druga sztuka. I tylny amortyzator, druga sztuka. Także zawieszenie Teina do 370Z wygląda następująco. Także zapraszamy, na razie, cześć.